Wir wollen uns heute Abend ein wenig mit einem Jünger des Herrn Jesus beschäftigen. Chcemy dzisiaj wieczorem cośkolwiek zająć się jednym z uczniów Pana Jezusa. Und dazu wollen wir drei Stellen lesen, in denen wir den Jünger Thomas finden. I chcielibyśmy przeczytać trzy miejsca, w których znajdziemy ucznia Tomasza. Zuerst aus Johannes 11. Najpierw z Jana Ewangelii, rozdział 11. Johannes 11, vers 11 bis vers 16. Od 11 do 16 wiersza. 11 rozdział Ewangelii Jana, od 11 do 16 wiersza. To powiedział, a potem rzekł do nich: Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Wtedy rzekli uczniowie do niego: Panie, jeśli zasnął, zdrów będzie. Ale Jezus mówił o jego śmierci. Oni zaś myśleli, że mówił o zwykłym śnie. Wtedy to rzekł im Jezus wyraźnie: Łazarz umarł. I raduję się, że tam nie byłem ze względu na was, bo uwierzycie, lecz pójdźmy do niego. Wtedy rzekł Tomasz, zwany bliźniakiem, do współuczniów: Pójdźmy i my, abyśmy razem z nim pomarli. Und dann noch vers 25 und vers 26. Następnie 25 i 26 wiersz. Rzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Wir können von dem Jünger Thomas viel lernen. Od ucznia Tomasza możemy się wiele nauczyć. Einen Punkt möchte ich gerne vorausstellen. Jeden z punktów chciałbym postawić na pierwszym miejscu. In Vers 16 lesen wir, dass dieser Jünger Thomas auch Zwilling genannt wurde. Ten uczeń, jak czytamy w wierszu 16, był nazywany również bliźniakiem. Die Bibel erklärt uns nicht, warum das so ist. Biblia nie wyjaśnia nam, dlaczego akurat tak było. Vielleicht war ein Zwilling. Może rzeczywiście był on bliźniakiem. Er hat einen Bruder oder eine Schwester, die am gleichen Tag geboren war. Może miał brata albo siostrę, którzy urodzili się razem z nim w tym samym dniu. Eins stellen wir jedenfalls bei Thomas fest. Ale jedno możemy u niego jasno powiedzieć o nim. Auf der einen Seite wollte er wirklich dem Herrn Jesus nachfolgen. Że on z jednej strony chciał rzeczywiście naśladować Pana Jezusa. Auf der anderen Seite hatte er manchmal Zweifel und Fragen. Ale z drugiej strony on miał w sercu wątpliwości i pytania. Jetzt fragen wir uns einmal für unser Leben. Niekiedy również i my pytamy siebie samego i zadajemy sobie pytania odnośnie własnego życia. Haben wir nicht auch manchmal ein Zwillingsproblem? Czy i my nie mamy niekiedy takich bliźniaczych problemów? Auf der einen Seite wollen wir gerne dem Herrn Jesus nachfolgen. Bo z jednej strony być może również chcemy naśladować Pana Jezusa. Auf der anderen Seite wollen wir auch noch etwas von unserem Leben selbst leben. A z drugiej strony chcielibyśmy jednak coś korzystać ze swojego własnego życia. Auf der einen Seite wollen wir gerne das tun, was uns die Bibel zeigt. Z jednej strony chcielibyśmy czynić to, co, o czym mówi nam Biblia. Auf der anderen Seite sehen wir manche Freuden in dieser Welt. A z drugiej strony widzimy wiele radości na tym świecie. Und dann möchten wir da gerne auch etwas von haben. I z tego byśmy też chcieli cośkolwiek skorzystać. Kennen wir dieses Zwillingsproblem? Czy znamy tego rodzaju bliźniacze problemy? Der Jesus möchte uns darin helfen. I Pan Jezus właśnie chce nam w tym dopomóc. Er möchte gerne, dass wir klar stehen. On chce, abyśmy jasno stali, czy zdecydowanie stanęli na swoich nogach. Dass wir bewusst und entschieden mit dem Herrn Jesus leben. Abyśmy świadomie i zdecydowanie żyli z Panem Jezusem. Dass wir in unserem Leben aufhören, Kompromisse zu machen. Abyśmy przestali już w naszym życiu czynić sobie kompromisy. Wir wollen das zu Beginn von Thomas lernen. Chcielibyśmy właśnie rozpocząć w tym momencie, uczyć się tego od Tomasza. Wir schauen uns jetzt zunächst diese Begebenheit hier an. Chcielibyśmy przyjrzeć się właśnie temu wydarzeniu. Lazarus, der in Betanien wohnte, war krank geworden. Łazarz, który żył w Betanii, zachorował.
Der Jesus hatte davon gehört, man hatte ihm davon berichtet. Pan Jezus o tym usłyszał, ponieważ ludzie mu o tym powiedzieli. Aber er war noch geblieben. Ale on tam pozostał jeszcze. Er war nicht sofort dorthin gegangen. On nie poszedł tam od razu. Und jetzt sagt er den Jüngern, Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen. I teraz mówi do swoich uczniów, jeszcze nasz Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął. Das wollen wir festhalten. Chcielibyśmy się tego mocno uchwycić. Wenn der Herr Jesus auch wartet, ihm fällt nichts aus der Hand. Jeśli Pan Jezus na coś czeka, to nic nie umyka mu z ręki. Er weiß genau, was geschehen ist. On dokładnie przecież wiedział, co się stało. Er wusste das schon, obwohl niemand es erzählt hatte. On wiedział już o tym wcześniej, zanim mu ktoś o tym opowiedział. Er wusste, Lazarus ist eingeschlafen. I on wiedział, że Łazarz zasnął. Und dann sagte es den Jüngern. I on powiedział uczniom. Er sagt ihnen dazu, Lazarus, unser Freund. I on jeszcze dopowiedział, Łazarz, nasz przyjaciel. Das zeigt uns die Liebe des Herrn Jesus zu diesem Lazarus. Co nam mówi ta miłość Pana Jezusa do tego Łazarza? Es zeigt uns aber auch die enge Verbindung, in der der Herr Jesus zu den Jüngern stand. To pokazuje nam o tym ścisłym związku, jaki był między nim a uczniami jego. Lazarus war ihr gemeinsamer Freund. Łazarz był ich wspólnym przyjacielem. Und dann sagt der Jesus noch etwas. A Pan Jezus jeszcze coś dopowiada? Ich gehe hin, ihn aufzuwecken. I ja idę tam, aby go obudzić. Der Herr Jesus weiß nicht nur alles, was geschieht. Pan Jezus nie wiedział, nie tylko, że wiedział, co się stało. Der Herr Jesus kann auch in jeder Situation helfen. Ale Pan Jezus też może w każdej sytuacji pomóc. Die Jünger haben überhaupt nicht verstanden, was der Herr ihnen sagt. Uczniowie właściwie to w ogóle nie rozumieli, o czym on mówił. Sie glaubten, Lazarus würde einfach tief schlafen. Oni być może rozumieli, że Łazarz zasnął głębokim snem. Sie dachten, wenn er gut schläft, dann wird er gesund. Oni dlatego mówią, jeśli przecież on zasnął, to będzie zdrowy. Der Herr Jesus wusste auch, was seine Jünger dachten. Ale Pan Jezus również wiedział, o czym myśleli uczniowie. Und dann sagte er es ihnen frei heraus. I dlatego on mówi im od razu, Lazarus ist gestorben. Łazarz umarł. Was haben die Jünger wohl gedacht? Co w tym momencie pomyśleli uczniowie? Haben sie vielleicht gedacht, warum hast du nicht geholfen? Może pomyśleli, dlaczego mu nie pomogłeś? Warum bist du nicht hingegangen und hast ihn gesund gemacht? Dlaczego tam nie poszedłeś i nie uzdrowiłeś go? Wir haben oft so unsere Gedanken, wie es gehen soll. My właśnie również mamy takie myśli, jak to właściwie powinno było się coś stać. Aber Gott hat oft andere Gedanken. Ale Bóg ma bardzo często inne myśli. Aber dann lesen wir im Propheten Jesaja, dass Gottes Gedanken höher sind als unsere Gedanken. I w Księdze Izajasza czytamy właśnie, że Boże myśli są wyższe niż myśli nasze. Und so sagt der Herr Jesus hier, ich bin froh um euretwillen. I Pan Jezus mówi tutaj teraz, ja raduję się z waszego powodu. Passt das zusammen? Czy to wszystko jedno z drugim gra? Lazarus gestorben und dann froh sein? Łazarz umiera, a my mamy się teraz cieszyć? Warum sagt der Herr Jesus? Dlaczego on tak powiedział? Er sagt ihnen, durch diese Begebenheit, die ihr jetzt erleben werdet, soll euer Glaube gestärkt werden. Pan Jezus chce im przez to powiedzieć, że przez to wydarzenie, przez to wszystko, co się stało, wasza wiara się wzmocni. Johannes 11 zeigt uns zwei Gründe für die Krankheit und den Tod von Lazarus. I Łazarz, przepraszam, śmierć Łazarza w 11 rozdziale pokazuje nam dwie podstawy, dla której Łazarz musiał, dwa powody, dla których Łazarz musiał umrzeć. Der erste Grund steht am Ende von Vers 4. Pierwszym powodem jest końcówka wiersza czwartego. Es soll zur Herrlichkeit, zur Verherrlichung Gottes dienen. Miało stać się to, aby Bóg był uwielbiony. Und hier in Vers 15 lernen wir, es soll zur Stärkung des Glaubens der Jünger dienen. A w wierszu 15 czytamy o drugim powodzie, było to wzmocnienie wiary uczniów. Hätte der Herr Jesus Lazarus gesund gemacht, hätten die Jünger gesehen, der Herr Jesus hat Macht, Kranke zu heilen. Kiedyby Pan Jezus wcześniej uzdrowił Łazarza, to uczniowie by powiedzieli, on ma moc uzdrawiać chorych. Aber der Herr Jesus wollte ihnen mehr zeigen. Ale Pan Jezus chciał im pokazać jeszcze więcej. Er wollte ihnen zeigen, ich habe auch Macht, Tote zum Leben zurückzuholen. On chciał im pokazać, że ma moc przywracać do życia umarłych.
Das würde zur Verherrlichung des Sohnes Gottes dienen. To miało służyć uwielbieniu Syna Bożego. Das würde den Glauben der Jünger viel mehr stärken, als hätte er den Kranken gesund gemacht. A to miało przecież wzmocnić o wiele bardziej wiarę uczniów niż wtedy, gdyby on uzdrowił Łazarza. Jetzt sagt der Herr Jesus, lasst uns hingehen. A teraz Pan Jezus mówi, pójdźmy tam. Er möchte denen, die in Trauer sind, nahe sein. On teraz chce iść za tymi, którzy się smucą, czyli podążać za nimi. Er hätte ihn aus der Entfernung lebendig machen können. On chciał ich uczynić żywszymi. Aber er wollte hingehen. Nie, Entschuldigung, ich habe falsch. Er hätte ihn aus der Entfernung gesund und lebendig machen können. Pan Jezus mógł go na odległość uzdrowić i wzbudzić z martwych Łazarza. Aber er wollte hingehen. Ale jednak on zrobił inaczej. On tam chce iść razem z uczniami. Er wollte die Trauernden trösten. On chce pocieszyć zasmuconych. Jetzt spricht Thomas. Teraz mówi Tomasz. Thomas sagt, lass auch uns gehen. Mówi, my też chcemy tam iść. Das ist wunderschön. To jest bardzo piękne, co powiedział. Wenn der Herr Jesus gehen will, dann will er mitgehen. Że Pan Jezus chce iść, a on chce iść z nim. Er will nicht bleiben, er will mit dem Herrn Jesus gehen. On nie chce pozostać, on chce iść z Panem Jezusem. Und er ist sogar bereit zu sterben. I on nawet jest gotowy umrzeć. Lass auch uns gehen, dass wir mit ihm sterben. Pójdźmy tam, abyśmy razem z nim pomarli. Bist du auch bereit, mit dem Herrn Jesus zu gehen, koste es, was es wolle? Czy jesteś gotowy również ty iść z Panem Jezusem, bez względu na koszty, jakie masz, możesz ponieść? Wollen wir uns das wirklich mal ganz ehrlich fragen? Chciej zapytać siebie szczerze, sam w swoim sercu. Wie weit geht unsere Liebe zu dem Herrn Jesus? Jak daleko sięga nasza miłość do Pana Jezusa? Wie weit sind wir bereit, ihm zu folgen? Jak daleko jesteśmy zdecydowani go naśladować? Oh, wir folgen ihm, wenn es gut geht. My może idziemy za nim, kiedy wszystko nam się, we wszystkim się nam powodzi. Wir folgen ihm, wenn er uns hilft in der Schule. Idziemy za nim, kiedy on nam może pomaga w szkole. Wenn wir seine Hilfe erleben in der Familie. Kiedy przeżywamy jego pomoc w rodzinie. Aber sind wir auch bereit, ihm zu helfen, wenn es Verzicht bedeutet, ihm zu folgen, auch wenn es Verzicht bedeutet. Ja, ale czy jesteśmy też i w stanie iść za nim, jeśli będziemy musieli coś stracić? Ich war gestern in einer Versammlung in der Schweiz. Byłem wczoraj w pewnym zgromadzeniu w Szwajcarii. Neben dem Versammlungslokal war ein Haus. Obok tego budynku zgromadzenia był pewien dom. Die Geschwister erzählten mir. I braterstwo stamtąd mi opowiadali. In dem Haus wohnte eine Frau mit ihrem Mann. Że w tym domu mieszka pewna kobieta ze swoim mężem. Und die Frau hat sich bekehrt. I ta kobieta się nawróciła. Und jetzt wollte sie gerne dahin gehen, wo Gottes Wort gepredigt wird. I ona chętnie by chciała teraz pójść na to miejsce, gdzie zwiastowane jest Słowo Boże. Dann ist sie einige Male gegangen. I kilka razy tam poszła. Und sie hat erlebt, der Herr Jesus spricht zu mir. I ona przeżyła, że Pan Jezus do niej przemawiał. Aber dann kam der nächste Sonntag. Ale potem przyszła w następną niedzielę. Na hat ihr Mann gesagt, und du gehst nicht mehr. I kiedy przyszła do domu, mąż powiedział, już więcej tam nie pójdziesz. Er hat ihr sogar mit Schlägen gedroht. I nawet ją pobił. Was meinst du, was hat diese Frau gemacht? Jak myślisz, co ta kobieta uczyniła? Was hättest du gemacht? Co byś ty uczynił? Diese Frau ist trotzdem gegangen. Ona pomimo tego poszła. Sie hat es den Geschwistern erzählt. Ona opowiedziała o tym wierzącym. Sie haben zusammen gebetet. I oni wszyscy się modlili. Der Mann hat sie nicht geschlagen. I ten mąż ją jej nie pobił. Aber sie war bereit zu gehen. Ale ona pomimo tych gruźb była gotowa pójść. Sind wir bereit, wirklich mit dem Herrn Jesus zu gehen? Czy my rzeczywiście jesteśmy zdecydowani iść z Panem Jezusem? Manchmal kostet es etwas. Niekiedy to coś kosztuje. Aber der Herr Jesus wird uns dafür reich belohnen. Ale Pan Jezus chce nas za to bogato nagrodzić. Thomas sagt, lasst auch uns gehen, dass wir mit ihm sterben.
Tomasz mówi: pójdźmy, abyśmy razem z nim tam pomarli. Auf der einen Seite war Thomas entschieden, auf jeden Fall mit dem Herrn Jesus zu gehen. Z jednej strony Tomasz jest gotowy iść bez względu na cenę, jaką by miał ponieść. Auf der anderen Seite hat er leider nicht daran gedacht, welche Möglichkeiten der Herr Jesus hat. Ale z drugiej strony on właściwie nie rozumiał, jakie możliwości ma Pan Jezus. Der Herr Jesus hatte doch gerade gesagt, ich gehe hin, um Lazarus aufzuwecken. Przecież Pan Jezus przed chwilą co powiedział, ja tam idę, aby Łazarza wzbudzić z martwych. Thomas hätte sagen können, lasst uns mitgehen, damit wir das erleben. Thomas przecież powinien był powiedzieć, pójdźmy tam i zobaczmy, przeżyjmy to razem. Thomas wollte dem Herrn folgen. Thomas chciał naśladować Pana. Aber er hatte schwachen Glauben. Ale on miał słabą wiarę. Und dem kommt der Herr Jesus zu Hilfe. I takiej wierze Pan Jezus wychodzi naprzeciw. In diesen drei Begebenheiten von Thomas lernen wir Wahrheiten der christlichen Zeit. W tych trzech wydarzeniach, o których chcemy powiedzieć, czytamy o prawdach chrześcijańskiego czasu. Der Herr Jesus sagt in Vers 25: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Pan Jezus w 25. wierszu czytaliśmy, powiedział: Ja jestem zmartwychwstanie i żywot. Martha hatte vorher gesagt: Ja, ja, Lazarus wird auferstehen in der Auferstehung am letzten Tag. Martha wcześniej powiedziała: Tak, wiem, że zmartwychwstanie w dniu ostatecznym. Von der Auferstehung am letzten Tag wusste man auch in der Zeit des Alten Testamentes. O takim zmartwychwstaniu w ostatecznym dniu wiedziano już za czasów Starego Testamentu. Aber jetzt offenbart der Herr Jesus etwas Neues. Ale Pan Jezus objawia teraz coś nowego. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. On mówi, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Und wer an mich glaubt, der muss nicht warten bis zum letzten Tag. A kto we mnie wierzy, nie musi czekać aż do ostatniego dnia. Wer an mich glaubt, dem schenke ich ewiges Leben. Bo kto we mnie wierzy, temu daruję życie wieczne. Und er wird die Macht der Auferstehung erleben vor dem letzten Tag. I on przeżyje właśnie tę moc zmartwychwstania przed dniem ostatecznym. Der Herr Jesus würde in den Tod gehen. Der Herr Jesus würde in den Tod gehen. Pan Jezus miał iść na śmierć. Aber er würde auferstehen. Ale on też miał powstać z martwych. Er wäre der Anfang dieser Auferstehung aus den Toten. On był tym początkiem tych, którzy umarli, powstali z martwych. Was bedeutet das, Auferstehung aus den Toten? Co to znaczy powstanie od umarłych? Da ist eine Menge von Toten. Jest, że jest wiele umarłych. Einige werden auferweckt und einige bleiben im Tod. Że jedni powstaną z martwych, a inni pozostaną w śmierci. Das ist eine Auferweckung aus den Toten. To jest wzbudzenie z martwych spośród umarłych. Der Herr Jesus hat den Anfang gemacht. Pan Jezus właśnie uczynił tego rodzaju początek. Früh am ersten Tag der Woche kam er aus dem Grab. Wcześnie pierwszego dnia tygodnia on wyszedł z grobu. Die anderen Gräber blieben verschlossen. Inne groby były zamknięte. Er stand auf. Ale on powstał z martwych. Leben aus dem Tod. Żywy powstał ze śmierci. Der erste in dieser Auferstehung aus den Toten. Pierwszy, który powstał z umarłych, od umarłych. Bald kommt der Herr Jesus. A wkrótce Pan Jezus przyjdzie. Er kommt, um die Seinen zu sich zu nehmen. On przyjdzie, aby wziąć swoich do siebie. Und dann werden hier auf diesem Friedhof in Grabów Gräber aufgehen. I wtedy na cmentarzu w Grabowie otworzą się groby. Nicht alle. Nie wszystkie. Aber einige. Ale niektóre tak. Die Gräber von denen, die den Herrn Jesus angenommen haben als ihren Heiland. Groby tych, którzy przyjęli Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela. Sie werden auferweckt aus den Toten. Oni będą wzbudzeni spośród tych umarłych. Die Ungläubigen bleiben im Tod. A niewierzący pozostaną w śmierci. Aber die Seinen wird der Herr Jesus zu sich nehmen. Ale swoją własność Pan Jezus weźmie do siebie. Sie gehören auch zu dieser Auferstehung aus den Toten. Oni też właśnie mają dział w tym zmartwychwstaniu spośród umarłych. Und dann gibt es eine dritte Phase in dieser Auferstehung aus den Toten. A potem nastąpi jeszcze trzecia faza tego zmartwychwstania od umarłych. Davon lesen wir in Offenbarung 20. O tym czytamy w Księdze Objawienia w 20 rozdziale.
Kurz bevor der Herr Jesus sichtbar auf diese Erde kommt, krótko zanim Pan Jezus widzialnie ukaże się na tej ziemi, kurz bevor er als König der Könige und Herr der Herren hier auf die Erde kommt, krótko przed tym, zanim ukaże się on jako Król Królów i Pan Panów na tej ziemi, wird er die lebendig machen, die in der Drangsalzeit als Märtyrer gestorben sind. Powstaną od umarłych ci, którzy umarli w czasie wielkiego ucisku. Lesen das in Offenbarung 20, Vers 4 am Ende. Czytamy w 20 rozdziale Księgi Objawienia w końcówce 4 wiersza. Und sie wurden lebendig. I Und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus. Gdzie? Ostatnie zdanie czwartego. 20. Aha, przepraszam, tu. Ci ożyli i panowali z Chrystusem. Die übrigen Toten, Vers 5, wurden nicht lebendig. Ci pozostali umarli, nie ożyli, wiersz 5. Es ist eine Auferstehung aus den Toten. A więc to jest zmartwychwstanie od umarłych, spośród umarłych. Und das ist hier die erste Auferstehung. I to jest wszystko pierwsze zmartwychwstanie. Sie läuft in drei Phasen ab. Ono się będzie odbywać w trzech fazach. Zuerst der Herr Jesus, pierwszy Pan Jezus, dann die, die zu ihm gehören bei der Entrückung, potem ci, którzy należą do Niego przy Jego przyjściu, und dann diese Märtyrer der Drangsalzeit. I potem ci męczennicy z okresu ucisku. Das lässt der Herr Jesus hier die Martha und auch die Jünger wissen. To właśnie uczył Pan Jezus Martę i uczniów w tym miejscu. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Dann sagt er, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Der Jesus spricht jetzt von dem Zeitpunkt, wo die Macht seiner Auferstehungskraft wirkt. On mówi o tym czasie, w którym moc Jego zmartwychwstania działa. Wir haben an die Entrückung gedacht, wenn der Herr Jesus kommt, um die Seinen zu sich zu nehmen. On mówi o tym momencie, kiedy przyjdzie, aby pochwycić wierzących do siebie. Dann wird es Glaubende geben, die sind schon gestorben. Wenn der Herr Jesus kommt zur Entrückung, dann gibt es Glaubende, die waren schon entschlafen, waren schon gestorben. I kiedy Pan Jezus przyjdzie, to przecież w tym czasie będą też wierzący, którzy wcześniej zasnęli. Von ihnen sagt der Herr Jesus, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. I o tych Pan Jezus właśnie mówi, że ci będą żyli, choćby i wcześniej umarli. Er wird sie auferwecken in Unverweslichkeit. A więc on tych właśnie wierzących wzbudzi i uczyni ich nieskazitelnymi. Aber wenn der Herr Jesus kommt zur Entrückung, dann findet er auch Glaubende, die noch nicht entschlafen sind. Ale kiedy Pan Jezus przyjdzie, aby pochwycić wierzących, będą przecież na ziemi wierzący, którzy jeszcze nie zasnęli, czyli będą żyli. Und von ihnen sagt er, und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. I mówi o tych, że ci, którzy żyją, nie umrą na wieki. A kto żyje i wierzy we mnie, 26 wiersz, nie umrze na wieki. Er wird sie verwandeln. On ich przemieni. Und sie werden Unsterblichkeit anziehen. I oni przyobleką nieśmiertelność. Ich möchte jetzt gerne zwei Fragen stellen. Chciałbym teraz chętnie zadać dwa pytania. Die erste Frage. Pierwsze pytanie. Wenn der Herr Jesus heute Abend kommt. Gdyby Pan Jezus dzisiaj wieczorem, teraz przyszedł. Bist du dann dabei, um mit ihm zu gehen in den Himmel? Czy zostałbyś zabrany przez niego do nieba? Gehörst du dann zu denen, die die Macht seiner Auferstehung erleben? Czy ty należysz do tych, którzy przeżyli moc jego zmartwychwstania? Gehörst du zu denen, die einen Herrlichkeitsleib bekommen werden? Czy należysz do tych, którzy otrzymają ciało chwalebne? Oder bleibst du zurück? Albo pozostaniesz tutaj. Bleibst du zurück, weil du den Herrn Jesus nicht als Heiland angenommen hast? Pozostaniesz, ponieważ nie przyjąłeś Pana Jezusa jako Zbawiciela. Heute hast du es gehört. Dzisiaj to słyszałeś. Du musst den Herrn Jesus annehmen als deinen Heiland. Że musisz Pana Jezusa przyjąć jako swojego Zbawiciela. Du musst im Glauben ja sagen. Ty musisz we wierze powiedzieć tak.
Ja, ich brauche einen Heiland. Tak, ja potrzebuję Zbawiciela. Ich brauche einen Heiland, weil ich ein verlorener Sünder bin. Potrzebuję Zbawiciela, bo jestem zgubionym grzesznikiem. Und ja, ich glaube, der Herr Jesus hat für mich alles gut gemacht. Wierzę, że Pan Jezus wszystko dla mnie dobrze uczynił. Wenn du das im Glauben annimmst, jeśli go we wierze i to wszystko, o czym mówimy, przyjmiesz, dann bist du dabei, wenn er kommt. To będziesz miał udział w tym pochwyceniu, kiedy on przyjdzie. Da möchte ich eine zweite Frage stellen. Jeszcze chciałbym zadać drugie pytanie. Hast du verstanden, dass der Herr Jesus die Auferstehung und das Leben ist? Czy zrozumiałeś, że Pan Jezus jest zmartwychwstaniem i życiem? Jeder, der an ihn glaubt, gehört zu dieser Auferstehungswelt. Każdy, kto w niego wierzy, należy do tego zmartwychwstałego świata. Er hat dieses Auferstehungsleben. On ma przecież życie zmartwychwstałe. Oder interessiert er sich für die Dinge Gottes? I ten interesuje się rzeczami Bożymi. Da möchte er gerne mit dem Herrn Jesus gehen. I ten taki ktoś chce iść z Panem Jezusem, chodzić z nim. Er möchte jetzt schon mit dem gehen, der bald kommt, um ihn zu sich zu nehmen. On chce iść z tym, który wkrótce przyjdzie, aby wziąć go do siebie. Er geht mit dem Herrn Jesus. Ktoś taki idzie z Panem Jezusem. Und er geht mit glücklichem Herzen. I on idzie ze szczęśliwym sercem. Er geht nicht mit verzweifeltem Herzen. On nie idzie ze sercem pełnym zwątpienia. Ja, er sagt wie Thomas, lasst uns mit ihm gehen. Tak, on niekiedy powie tak jak Tomasz, pozwól nam iść. Aber er sagt nicht, damit wir mit ihm sterben. Ale on nie powie, abyśmy razem pomarli. Er wäre bereit dazu. Er wäre bereit dazu. On jest gotowy do tego. Aber er sagt, Herr Jesus, wir gehen mit dir, weil wir mit dir leben. On jest gotowy nawet na to, ale on idzie, chce iść z Panem Jezusem, aby z nim żyć. Weil du die Auferstehung und das Leben bist. Gdyż ty, Panie, jesteś zmartwychwstaniem i życiem. Wir gehen zu einer zweiten Stelle in Johannes 14. Chcemy teraz przejść do drugiego miejsca z Ewangelii Jana, 14 rozdział. Und lesen Vers 1 bis 6. I czytamy teraz wiersze od 1 do 6. Ewangelia Jana, 14 rozdział, wiersze od 1 do 6. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I dokąd ja idę, wiecie, i drogę znacie. Rzekł do niego Tomasz, Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus, ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Und wir lesen noch Vers 23. I jeszcze wiersz 23. Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. I Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Der Jesus nimmt Abschied von seinen Jüngern. Pan Jezus tutaj żegna się ze swoimi uczniami. Er würde zum Vater zurückkehren, von wo er ausgegangen war. On miał teraz wrócić do Ojca, od którego tutaj przyszedł. Und jetzt macht er ihnen deutlich, es gibt neue Beziehungen. I teraz wyraźnie im pokazuje, że nastaną nowe związki. In diese Beziehungen würden sie durch den Glauben an ihn kommen. W te związki będą mogli wejść przez wiarę w Niego. Es gibt eine neue Beziehung zu dem Herrn Jesus. Jest nowy związek z Panem Jezusem. Bisher hatten sie ihn gesehen hier auf der Erde. Oni widzieli go przecież będącego na ziemi. Jetzt wird es eine Beziehung des Glaubens. Ale teraz miało nastąpić związek przez wiarę. Er würde diese Erde verlassen und sie würden ihn nicht mehr mit ihrem natürlichen Auge sehen. On miał teraz opuścić ziemię i uczniowie już go nie mieli widzieć swoimi naturalnymi oczami. Aber sie würden an ihn glauben. Ale oni przecież mogli w niego wierzyć. Und sie würden darauf warten, dass er wiederkommt. I oni mieli oczekiwać na niego, aż on znowu, aż on powróci. Das ist die Beziehung zu dem Herrn Jesus, dem Sohn Gottes. To jest właśnie związek,
który mamy z Panem Jezusem, Synem Bożym. Das haben wir in den ersten drei Versen dieses Kapitels. To właśnie możemy oglądać w tych pierwszych trzech wierszach tego rozdziału. Aber dann zeigt der Herr Jesus ihnen, sie kommen in eine Beziehung zu Gott, dem Vater. Ale teraz Pan Jezus pokazuje im, że oni będą mieli związek z Bogiem Ojcem. Von dieser Beziehung spricht in Johannes 14, Vers 4 bis Vers 14. O tym właśnie związku pisze nam Ewangelista Jan w 14 rozdziale od 4 do 14 wiersza. Und dann zeigt ihnen ab Vers 15 eine dritte Beziehung. A od 15 wiersza mówi im o pewnym trzecim związku. Dass die Beziehung, in die sie zu Gott, dem Heiligen Geist kommen würden. Związek, który mają mieć z Duchem Świętym. Der Herr Jesus würde den Geist senden, damit bei ihnen bleibe. Pan Jezus miał posłać Ducha Świętego, który miał z nimi pozostać. Damit in ihnen wohne. Który miał w nich mieszkać. Die Beziehung zu dem Sohn. A więc związek do Synem. Die Beziehung zu dem Vater. Związek z Ojcem. Und die Beziehung zu Gott, dem Heiligen Geist. I związek z Bogiem, Duchem Świętym. In Bezug auf die Beziehung zu dem Vater hat Thomas eine Frage. I teraz, jeśli chodzi o ten związek z Ojcem, Tomasz ma pytanie. Der Herr Jesus hatte gesagt, ihr wisst doch, wo ich hingehe. Powiedział Pan Jezus, wy wiecie, dokąd idę. Wo ging er denn hin? Gdzie on szedł? Weißt du, wo er hinging? Czy wiesz, gdzie on szedł? Vielleicht denkst du, er ging ans Kreuz. Może pomyślisz, że on miał iść na krzyż. Tatsächlich, er ging ans Kreuz, aber der Herr Jesus zeigt dir viel mehr. Rzeczywiście, on miał iść na krzyż, ale Pan Jezus w tym momencie pokazuje coś więcej. Er zeigt, er würde zum Vater gehen. On pokazuje tutaj, że miał iść do Ojca. Dieser Weg zum Vater würde ihn über das Kreuz und durch das Grab führen. Ta droga do Ojca prowadziła go przez krzyż i grób. Aber er würde zum Vater gehen. Ale on miał iść do Ojca. Und weil er beim Vater ist, a ponieważ on jest u Ojca, dürfen wir eine Beziehung haben zu Gott, dem Vater. Możemy mieć związek z Bogiem Ojcem. Thomas hat das nicht verstanden. Tomasz tego nie rozumiał. Er sagt, Herr, wir wissen doch gar nicht, wohin du gehst. On powiedział, my nawet nie wiemy, dokąd idziesz. Wie sollen wir denn dann den Weg wissen? Jak właściwie możemy drogę znać? Das verstehen wir gut. To oczywiście rozumiemy. Wenn wir nicht wissen, wohin wir gehen, bo przecież jeśli nie wiemy, dokąd mamy iść, pójść, dann können wir auch nicht den Weg wissen. To przecież też i nie wiemy, jaką drogą mamy iść. Aber jetzt zeigt der Herr Jesus ihm noch einmal, wohin er gehen würde. Ale Pan Jezus jeszcze raz im pokazuje, dokąd miał pójść. Und er zeigt ihm auch den Weg. I pokazuje im również drogę. Er sagt ihm, ich bin der Weg. Mówi, ja jestem droga. Und wohin führt dieser Weg? A gdzie prowadzi ta droga? Dieser Weg führt zum Vater. Ta droga przecież prowadzi do Ojca. Da würde er doch hingehen. I tam on miał przecież pójść. Und er ist der Weg, dass wir auch zu dem Vater kommen. I on miał iść tą drogą do Ojca. Er sagt zweitens, ich bin die Wahrheit. On dalej mówi, ja jestem prawdą. Wovon gibt er denn ein wahrhaftiges Zeugnis? Skąd on miał to prawdziwe świadectwo? Wovon ist er denn die Wahrheit? Skąd właściwie pochodzi prawda? Er ist die Wahrheit vom Vater. Ta prawda przecież pochodzi od Ojca. Und er sagt, ich bin das Leben. A potem mówi, ja jestem życiem. Welches Leben ist das denn? Jakie to jest życie? Ist es das natürliche Leben? Czy jest to życie naturalne? Nein, das hat jeder Mensch von Geburt, von der natürlichen Geburt an. Nie, takie życie ma każdy człowiek, który się narodził na ziemi. Aber er ist das Leben vom Vater. Ale on jest tym życiem pochodzącym od Ojca. Er ist das ewige Leben. On jest tym wiecznym życiem. Jeder, der an ihn glaubt, dem schenkt er dieses ewige Leben. Każdy, kto w niego wierzy, temu daruje wieczne życie. Und dieses ewige Leben hat eine Fähigkeit. A to wieczne życie ma pewną zdolność. Es hat die Fähigkeit, eine Beziehung zu Gott, dem Vater, zu haben. To właśnie życie uzdalnia nas, że mamy związek z Ojcem. Es hat die Fähigkeit, Gott als Vater zu erkennen. Jest to zdolność, która pozwala nam rozpoznawać Bogu Ojca. Deswegen sagt der Jesus in Johannes 17, dlatego Pan Jezus w Ewangelii Jana w 17 rozdziale mówi: Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, erkannt haben. To jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, prawdziwego Boga. So ist der Herr Jesus, der Weg
zum Vater. A więc tak też Pan Jezus jest drogą do Ojca. Er ist die Wahrheit über den Vater. On jest prawdą o swoim Ojcu. Und er ist das Leben vom Vater. I on jest życiem vom Vater. Od Ojca. Pochodzącym od Ojca. Jetzt hat Thomas den Weg verstanden. I teraz Tomasz zrozumiał tę drogę. Er wusste, wo der Herr Jesus hingehen würde. Wiedział, zauważył, gdzie Pan Jezus miał pójść. Und er wusste auch den Weg. I on też poznał drogę. Jetzt ist die Frage, was bedeutet das für uns? A teraz możemy zadać sobie pytanie, co to oznacza dla nas? Kennst du etwas von dieser Beziehung zu Gott, dem Vater? Czy znasz związek z Ojcem? Möchtest du diesen Vater mehr kennenlernen? Czy chciałbyś, pragniesz poznać bardziej Ojca? Möchtest du mehr Ruhe und Glück in der Gemeinschaft mit diesem Vater finden? Czy chcesz znaleźć spokój i radość z tego związku z Ojcem? Den Weg dazu zeigt der Herr Jesus in Vers 23. Tę drogę pokazuje nam Jan w wierszu 23. Ein anderer Jünger fragt: Herr Jesus, wie kann das denn sein, dass du dich uns, den Jüngern, zeigst, aber nicht der Welt? Jeden z uczniów powiedział, zadał Panu Jezusowi pytanie: Jak to jest, że ty nam się objawiasz i wszystko pokazujesz, a nie światu? Sie kannten aus der Zeit des Alten Testamentes nur ein öffentliches Erscheinen des Herrn Jesus. Oni ze Starego Testamentu wiedzieli tylko o tym, że Pan Jezus miał się kiedyś oficjalnie ukazać przed światem. Aber jetzt erklärt der Herr Jesus ihnen, wie das möglich ist. Ale Pan Jezus teraz pokazuje im, jak to właściwie jest możliwe. Er möchte sich offenbaren, er möchte sich zeigen den Seinen. On chciał swoim pokazać, auch wenn die Welt ihn noch nicht sieht, jeśli nawet go świat nie rozpoznał, seine Jünger dürfen ihn sehen. To jednak uczniowie mieli go umieć rozpoznać. Wie geht das? A jak to się dzieje? Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Jeśli kto mnie miłuje, zachowuje mojego słowa. Aus Liebe gehorsam sein. Z miłości być posłusznym. Das ist der Weg, auf dem wir den Herrn Jesus besser kennenlernen. To jest droga, na której możemy lepiej poznawać Pana Jezusa. Das ist der Weg, auf dem wir Gemeinschaft mit dem Vater genießen können. To jest droga, na której możemy zażywać społeczności z Ojcem. Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten. Jeśli ktoś mnie miłuje, będzie przestrzegał mojego słowa. Und mein Vater wird ihn lieben. I mój Ojciec umiłuje go. Dann können wir glückliche Gemeinschaft mit dem Vater haben. Możemy mieć wtedy szczęśliwą społeczność z Ojcem. Dann können wir in seiner Liebe ruhen. To możemy w tej Jego miłości odpoczywać. Es ist der Weg des Gehorsams, auf dem wir die Liebe des Vaters genießen können. To jest miłość związana z posłuszeństwem, w której możemy miłość z Ojcem, zażywać miłości z Ojcem. No sagt der Jesus, ich und der Vater, wir werden zu ihm kommen. I teraz Pan Jezus mówi, ja i Ojciec do Niego przyjdziemy. Da werden wir Wohnung bei ihm machen. I uczynimy u Niego mieszkanie. In einem solchen Leben werden wir zu Hause sein. W takim właśnie życiu będziemy w domu. Da machen wir nicht mal einen kurzen Besuch. To nie są krótkie odwiedziny. Da machen wir Wohnung. To jest mieszkanie. Willst du das genießen? Czy przeżyłeś coś takiego? Kannst es genießen auf dem Weg des Gehorsams. Coś takiego możemy przeżywać, kiedy jesteśmy posłuszni. Wir lernen hier ist Gehorsam aus Liebe. A więc uczymy się posłuszeństwa z miłości. Wenn die Mutter ihrem Kind sagt, hol mir bitte mal eine Flasche Milch im Keller. Kiedy mama mówi do swojego dziecka, przynieś mi proszę z piwnicy butelkę mleka. Vielleicht sagt das Kind, Mama, ich hab dich ganz doll lieb. Może powie ktoś, mama, ja cię tak kocham. Aber ich habe jetzt keine Lust in den Keller zu gehen. Ale nie mam w ogóle ochoty iść do piwnicy. Was meinst du, ist das echte Liebe? To jak pomyślisz, czy to jest szczera, prawdziwa miłość? Aber dann braucht das Kind gar nichts sagen. Ale dziecko nie potrzebuje nic mówić. Wenn es einfach nur geht und die Flasche holt. I kiedy pójdzie i przyniesie tą butelkę. Dann erkennt die Mutter, das Kind hat mich lieb. To mama rozpoznaje natychmiast, że dziecko ją kocha.
Das ist Gehorsam aus Liebe. To jest właśnie posłuszeństwo z miłości. Wie zeigt sich Liebe zu dem Herrn Jesus? Jak okazuje się miłość do Pana Jezusa? Indem wir sein Wort tun. Wtedy, przez to, że wykonujemy Jego Słowo. Liebst du den Herrn Jesus? Czy kochasz Pana Jezusa? Thomas liebte ihn. Tomasz też go kochał. Thomas hatte noch nicht alles verstanden. Tomasz jeszcze wszystkiego nie rozumiał. Aber das war nicht so schlimm. Ale to nie, jeszcze nie było takie złe. Der Jesus erklärt es ihm. Pan Jezus mu to wszystko tłumaczył. Ist es in unserem Leben das Problem, dass wir noch nicht alles verstanden haben? Może i my mamy taki problem u siebie, że nie wszystko jeszcze rozumiemy? Das ist nicht das Problem. To nie jest właściwie główny problem. Das Problem ist, dass wir oft nicht tun, was wir längst verstanden haben. Problemem jest właśnie to, że my nie wykonujemy tego, cośmy już dawno zrozumieli. Wir wissen ganz genau, wie Gott über die Dinge denkt. My wiemy dokładnie, co Bóg myśli o tym czy o tamtym. Wir wissen es so genau wie das Kind, dem die Mutter sagt, geh mal Milch holen. My wiemy to tak dokładnie jak to dziecko, które usłyszało polecenie idź i przynieś mi butelkę mleka. Aber unsere Liebe ist oft gar nichts vorhanden. Ale niestety nasza miłość nie, często nie uczestniczy w tym wszystkim. Diese Liebe, die im Gehorsam erkennbar würde. Ta miłość, która wyraża się w posłuszeństwie. Lernen wir von Thomas. Uczmy się od Tomasza. Der Jesus ist der Weg zum Vater. Pan Jezus jest drogą do Ojca. Der Jesus ist die Wahrheit über den Vater. Pan Jezus jest prawdą o Ojcu. Der Jesus das Leben vom Vater. Pan Jezus jest życiem od Ojca. Und wenn wir einen Weg des Gehorsams aus Liebe gehen, jeśli idziemy drogą posłuszeństwa z miłości, dann können wir die Liebe des Vaters genießen. To możemy zażywać miłości Ojca. Dann werden wir diese glückliche Gemeinschaft mit ihm kennen. I wtedy poznamy tę szczęśliwą społeczność z Nim. Wir lesen noch eine dritte Stelle. Chcemy przeczytać teraz trzecie miejsce aus Johannes 20, z Jana Ewangelii 20 rozdział, vers 19 und 20, wiersz 19 i 20. 20 kapitel, 20 kapitel, 19 20 rozdział, 19 i 20 wiersz. A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. Uradowali się wtedy uczniowie, ujrzawszy Pana. I od 24 do 29 wiersza tego rozdziału. A Tomasz, jeden z 12, zwany bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. Powiedzieli mu wtedy inni uczniowie: widzieliśmy Pana. A on im rzekł: jeśli nie ujrzę na rękach Jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej w bok Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach znowu byli w domu uczniowie Jego i Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, i stanął pośród nich i rzekł: pokój wam. Potem rzekł do Tomasza: daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, i daj tu rękę swoją i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój. Rzekł mu Jezus: że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Ich möchte kurz etwas sagen für solche, die gerne Zusammenhänge und Linien in der Bibel studieren. Może najpierw coś dla tych, którzy chętnie odnajdują czy szukają pewnych linii i związków pomiędzy wydarzeniami czy wierszami. Am Anfang und am Ende des Johannes Evangeliums finden wir eine prophetische Schau. Na początku i na końcu Ewangelii Jana widzimy pewne proroctwo. Johannes 20 spricht der Herr Jesus zu Maria. W 20 rozdziale Ewangelii Jana mówi Pan Jezus do Marii. Maria gehörte zu dem glaubenden Überrest der damaligen Zeit. Maria należała do tej garstki, która w tamtym czasie wierzyła. Der Jesus spricht zu ihr und zeigt ihr die neuen Beziehungen.
Pan Jezus mówi do niej i pokazuje jej nowe związki. Rühre mich nicht an. Mówi, nie dotykaj mnie. Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, meinem Gott und eurem Gott. Bo ja teraz idę do mojego Ojca i do waszego Ojca, do mojego Boga i do waszego Boga. Das sind die neuen Beziehungen. To są właśnie te nowe związki, kontakty, które miały nastąpić. Dann kommt der Abschnitt 19 bis 23. Potem przychodzi odcinek 19 i 21. Da finden wir eine Beschreibung der heutigen Zeit. To tam znajdujemy opis dzisiejszego czasu. Der Zeit, wo Glaubende zusammenkommen und der Herr Jesus ist in der Mitte. Czas, w którym wierzący się zgromadzają i Pan Jezus jest pośrodku nich, pośród nich. Es ist ein wunderschönes Bild von der Zeit der Versammlung hier auf dieser Erde. I to jest ten piękny czas zgromadzenia na tej ziemi. Aber dann kommt der nächste Abschnitt, Vers 24 bis 29. Tu chodzi o wiersze, przepraszam, bo ja powiedziałem o rozdziałach. Da ist Moment. Teraz chodzi o następne wiersze, któreśmy czytali. Da ist Thomas ein Bild von dem zukünftigen glaubenden Überrest aus Israel. I Tomasz teraz jest obrazem na tą garstkę Żydów, która w przyszłości uwierzy w Pana Jezusa. Sie waren zuerst nicht dabei. Oni nie byli najpierw przy tym z Panem Jezusem. Aber dann werden sie auf den Herrn Jesus hingewiesen. Sie haben den Herrn gesehen. Ale oni później zobaczą Pana Jezusa, zwrócą się do Niego. Sie glauben zunächst nicht. Oni najpierw nie wierzyli, aber der Herr Jesus wirkt an ihren Herzen. Ale Pan Jezus działa na ich serca. Und sie kommen zu diesem wunderbaren Bekenntnis, mein Herr und mein Gott. I oni dojdą do tej wiary i powiedzą, mój Pan i Bóg mój. Und dann kommt Johannes 21, Vers 1 bis 8. I potem rozdział 21, od 1 do 8 wiersza. Und auch bis Vers 14 der Abschnitt. I potem wiersz do wiersza 14. Das ist ein Ausblick auf die Zeit des tausendjährigen Reiches. Jest to okres tysiącletniego królestwa. Da wird es einen großen Fischfang geben. Tam czytamy o tym wielkim połowie ryb. Eine Zeit des großen Segens. Czas wielkiego błogosławieństwa. In diesen Segen wird der Herr Jesus einführen. I właśnie w to błogosławieństwo wprowadzi ich Pan Jezus. In dieser prophetischen Schau ist Thomas also ein Hinweis auf den zukünftigen Überrest. A więc jeśli chodzi o to proroctwo, to w tym momencie Tomasz jest obrazem na tą przyszłą garstkę wierzących Żydów w przyszłości. Wir wollen es jetzt anwenden auf uns. A my chcemy teraz też coś wziąć z tego dla siebie. Es geht darum wieder eine Wahrheit zu lernen, die typisch ist für die christliche Zeit. Jest to prawda, która jest typowa dla chrześcijańskiego okresu i z której możemy też się czegoś nauczyć. An der ersten Stelle haben wir gelernt, es gibt eine Auferstehung aus den Toten. Myśmy na tym pierwszym miejscu nauczyli się, że jest coś takiego jak zmartwychwstanie od umarłych. Der Herr Jesus schenkt Auferstehungsleben. Pan Jezus daruje życie zmartwychwstałe. Und er kommt, um uns zu sich zu nehmen bei der Entrückung. I on przychodzi, aby nas podczas zachwycenia wziąć do siebie. In der zweiten Stelle haben wir gesehen, es gibt eine neue Beziehung zu Gott, dem Vater. Na drugim miejscu żeśmy się nauczyli, że weszliśmy w nowe związki, związek z Ojcem. Hier lernen wir, es gibt einen geistlichen Ort, wo wir als Gläubige zusammen sind, wo der Herr Jesus in der Mitte ist. A tutaj uczymy się czegoś takiego, że jest takie miejsce, w którym są zgromadzeni wierzący, a Pan Jezus jest pomiędzy nimi. Wo ist dieser Ort? Gdzie jest to miejsce? Wo zwei oder drei versammelt sind in seinem Namen. Tam, gdzie dwóch albo trzech zgromadza się do Jego imienia. Da gibt es keine menschlichen Ordnungen. Tam nie ma żadnego ludzkiego porządku. Da gibt es keinen menschlichen Namen. Tam nie ma ludzkiego czy nazwy jakiejś ludzkiej. Da gibt es keinen von Menschen eingesetzten Prediger. Tam nie ma postanowionego przez ludzi jakiegoś kaznodzieje. Da gibt es keine festgelegte Liturgie. Nie ma tam ustanowionej liturgii. Da sind Glaubende einfach zusammen. Po prostu wierzący przychodzą na to miejsce. Sie warten auf den Herrn Jesus. Oni czekają na Pana Jezusa. Und sie fragen ihn alle nach seinem Willen. I oni pytają się, co jest Jego wolą. Da ist der Herr Jesus in der Mitte. I tam Pan Jezus jest pośród nich. Dann zeigt er seine Hände und seine Seite. I on tam pokazuje swoje ręce i swój bok. Und schenkt Freude in die Herzen der Jünger. I daruje radość w serca wierzących.
Więc wollen wir lernen von Thomas. A teraz chcemy się nauczyć czegoś od Tomasza. Thomas war zuerst nicht dabei. Tomasz nie był tam najpierw, gdzie uczniowie byli. Aber die anderen Jünger erzählen ihm von dem, was sie erlebt haben. Ale inni uczniowie opowiedzieli mu to wszystko, co przeżyli. Und was ist das Entscheidende, was sie an diesem Ort erlebt haben? A co było decydujące, o czym oni powiedzieli i przeżyli na tym miejscu i powiedzieli potem? Das Entscheidende ist, wir haben den Herrn gesehen. Tą najważniejszą rzeczą było to, że oni widzieli Jezusa. Thomas hört davon. Tomasz teraz o tym słucha. Und am nächsten Sonntag fehlt er nicht. I następnej niedzieli już go nie brakowało. Diese Gelegenheit will er nicht noch einmal verpassen. Tej okazji już nie chciał po raz drugi stracić. Die Gelegenheit, den Herrn zu sehen. Okazji zobaczenia Pana Jezusa. Thomas ist dabei. Tomasz już jest z nimi. Er hat den Ort aufgesucht. On szukał tego miejsca. Bist du auch dabei? Czy ty też jesteś tam? Oder bist du nur ab und zu da? Albo może jesteś od czasu do czasu tam? Ich spreche jetzt nicht davon, dass es auch berechtigte Gründe gibt. Ja nie mówię o tym, że niekiedy są usprawiedliwione jakieś przypadki. Aber wir wollen doch keine Gelegenheit leichtfertig vorbeigehen lassen, wo wir den Herrn sehen könnten. Ale mówię o takich przypadkach, kiedy tak lekkomyślnie przepasowujemy okazję, aby Pana oglądać. Ich weiß nicht, ob du dich für Rennfahren interessierst. Ja nie wiem, czy się interesujesz rajdami, czy nie wiem, Rennfahren to sind... Autorennen. Aha, no, wyścigami samochodowymi albo innymi rzeczami tego typu. Stell dir mal vor, du interessierst dich für Formel 1. Może się na przykład interesujesz Formułą 1. Und dann würde in der Zeitung stehen. I w gazecie, przypuśćmy, czytamy. Nächsten Samstag kommt der Weltmeister nach Grabów. Następną sobotę przyjeżdża mistrz świata do Grabowa. Was willst du machen? Co byś zrobił? Lange im Bett bleiben? Żebyś długo leżał w łóżku? Wahrscheinlich nicht. Myślę, że nie. Du willst sehen, dass du ihn siehst. Ty na pewno chciałbyś go zobaczyć. Aber hier kommt einer, der ist viel mehr als ein Weltmeister. A tu mamy kogoś, kto jest o wiele ważniejszy niż mistrz świata. Das ist der Jesus. To jest Pan Jezus. Das ist der, der uns so geliebt hat, dass er sich selbst für uns gegeben hat. To jest ktoś, kto nas tak umiłował, że samego siebie za nas wydał. Und der will kommen. I ten chce przyjść. Ganz persönlich. Całkiem osobiście. Er will etwas zeigen von sich, von seinen Händen. On chce coś nam pokazać, swoje ręce. Willst du fehlen? Czy miałoby być się tam być? Thomas hatte einmal gefehlt. Tomasza raz brakowało. Aber beim zweiten Mal nicht mehr. Ale za drugim razem już nie. Weißt du, was Thomas jetzt erlebt? I wiesz co, Tomasz, to co Tomasz przeżył teraz, przeżywa teraz? Er kommt dahin, wo der Herr Jesus in der Mitte ist. On przychodzi teraz tam, gdzie Pan Jezus jest w środku. Und dann erlebt er, der Herr Jesus weiß, was ich brauche. I wie, i on przeżył, że Pan Jezus wie, co ja potrzebuję. Thomas hatte zu den Jüngern gesagt. Pan Jezus, przepraszam, Tomasz powiedział uczniom. Wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe. Jeśli ja nie zobaczę ran na jego rękach. Wenn ich nicht meinen Finger in das Mal der Nägel lege. Jeśli nie włożę palca mego w miejsce gwoździ. Und meine Hand i moje ręki na jego boku. Jetzt sind sie da zusammen. Teraz oni są razem. Und der Jesus kommt. I przychodzi Pan Jezus. Er ist in der Mitte. Ten jest w środku. Und jetzt sagt der Herr Jesus zu Thomas genau das, was Thomas vorher den Jüngern gesagt hatte. I teraz Pan Jezus mówi dokładnie to wszystko, co wcześniej Tomasz powiedział do uczniów. Er wusste, was Thomas braucht. On dokładnie wiedział, czego Tomasz potrzebuje. Er sagt, gib mal deinen Finger. On powiedział, daj swoją rękę. Lege ihn in meine Hände. Daj tu palec swój i oglądaj ręce moje. Und er sagt, reich mal deine Hand. A teraz mówi, daj tu rękę swoją. Lege sie in meine Seite. I połóż na mój bok. Genau das, was Thomas vorher gesagt hat. Dokładnie to, co wcześniej Tomasz powiedział. Der Jesus wusste, was sein Jünger brauchte. Pan Jezus wiedział, co uczeń
potrzebuje. Er kam, um zu ihm zu reden. I on teraz przychodzi, aby do niego mówić. Das tut er heute noch genauso. I dzisiaj odbywa się to wszystko tak samo. Hast du schon erlebt, dass er genau das zu dir gesagt hat, was du brauchtest? Czy przeżyłeś już coś takiego, że ktoś mówił z tego miejsca dokładnie to, czego ty potrzebowałeś? Er möchte das gerne tun. On chce zawsze to chętnie czynić. Und daran erleben wir, dass er wirklich da ist. I wtedy przeżywamy, że on rzeczywiście jest pomiędzy nami. Thomas hat eine wunderschöne Antwort. Tomasz dał piękną odpowiedź. Mein Herr und mein Gott. Mój Pan i mój Bóg. Thomas hatte dieses Zwillingsproblem. Tomasz miał ten bliźniaczy problem. Aber hier am Ende hat er kein Problem mehr. Ale tu już go nie miał na końcu. Da sagt er nur noch zu dem Herrn Jesus, mein Herr und mein Gott. On mówi teraz do Pana Jezusa tylko to, Pan mój i Bóg mój. Der Jesus kennt auch unser Leben. Pan Jezus również zna nasze życie. Vielleicht ist da auch ein Zwillingsproblem. Może ty też masz takie problemy bliźniacze. Vielleicht sind wir manchmal hin und her gerissen. Może tu i tam chodzisz. Dann kommt der Herr Jesus zu uns. I wtedy Pan Jezus do nas przychodzi. Er möchte uns gewinnen für sich. I on chce nas pozyskać dla siebie. Er sagt auch uns, ich bin der Weg. I on mówi, ja jestem drogą. Geh auf diesem Weg, folge mir. Idź tą drogą, naśladuj mnie. Du wirst erleben, es lohnt sich. Ty przeżyjesz, że się to opłaca. Ich weiß, was du brauchst. Ja wiem, czego ty potrzebujesz. Ich komme, um deine Zweifel zu nehmen. Ja przychodzę po to, aby zabrać twoje zwątpienia. Thomas hat es erlebt. Tomasz to wszystko przeżył. Wir dürfen es auch erleben. My też możemy to przeżyć. Aber der Jesus möchte gerne, dass wir den Weg gehen aus Liebe zu ihm. Ale Pan Jezus też pragnie, abyśmy tą drogą szli z miłości do Niego. Den Weg des Gehorsams. Tą drogą posłuszeństwa. Auf diesem Weg werden wir schöne Erfahrungen mit ihm machen. I na tej drodze możemy czynić z nim piękne doświadczenia. Witam Jezu Cię, wysłowiam Cię.
Więc widzę życie, widzę Jezu Cię, wysławiam Cię, wysławiam Cię. Więc widzę miłość, widzę Jezu Cię, wysławiam Cię, wysławiam Cię. Więc widzę łaskę, widzę Jezu Cię, wysławiam Cię, wysławiam Cię.
Sławmy, On bowiem jest.
W świątyni Twojej, Panie,
Zbawco święte życie swe, bez ofierze sam złożyłeś. Cierpliwie niosłeś grzechy wsze i bólej sam znosiłeś. W modlitwie Twej usłyszał Bóg żarliwe to wołanie. Twa wola niech się stanie. Baranku drogie życie swe, bez mazy doskonałe. Jak wdzięczną woń na krzyżu tam dla Ojca sam oddałeś. Niech pieśń Ci brzmi ku wiecznej czci, żeś przez swe poświęcenie wyjednał nam zbawienie. O Jezu nasz Baranku cny, za grzechy nasze byłeś Ty od ziemi podwyższony. Poszedłeś za nas śmierć i grób, ofiarę Twoją przyjął Bóg, boś z grobu był wzbudzony. Nic zguby nam nie może nieść. O Jezu, dzięki Ci, cześć. Twój zebrał się szczęśliwy lud, złączony przy Twym stole tu, zaprosząc Twej miłości. Przez kielich ten i chleba znak, Twą Panie śmierć głosimy wszak i łask Twych obfitości. Sumienia nic nie może gnieść. O Jezu, dzięki Ci.
grzeczności. Godzien jesteś przyjąć cześć. Baranku, ty niewinny, na krzyżu zawieszony, umarłeś za nas winnych, zalżony i wskardzony. Byliśmy bez pociechy, poniosłeś wszystkie grzechy. Cześciwy, sławiony Jezu, ty za nas tak cierpiałeś, nas z Bogiem pojednałeś, zbawienie wywalczyłeś i łaską uwieńczyłeś, więc wszyscy się cieszymy z pieśniami radosnymi. Przed Tobą sławiony Jezu, chwalimy Cię, Panie, sławimy Cię chętnie. Godzieneś jest wciąż uwielbienia. Sławimy Twą miłość, co Ciebie skłoniła, byś, Panie, za nasze zmarł grzechy. Sławimy moc Twoją, spełniłeś se dzieło i siedzisz po prawicy Ojca. Sławimy Twą wierność, co ciągle jest nowa, aż nas swą wspaniałość wprowadzisz. Sława, chwała, uwielbienie, moc, mądrość, szczęśliwy wywyższenie. Nasz pojedna, co Jezu brzmią, Twoi tak umiłowani, zanoszą dziękczynienie w dani. Baranku, za ofiarę Twą poszedłeś za nas w grób, już przejednany Bóg wszystkie grzechy omyłeś Ty w swej świętej krwi. Przed Bogiem czyści jesteśmy. Słowo Tyś jest od wieczności, światłem i miłością.
gdy duszy Two jej grozi zło, wzywaj mnie w każdej Twej potrzebie. Jam Pan Bóg Twój, wspomogę Cię. O, wzywaj mnie w każdej Twej potrzebie. Jam Pan Bóg Twój, wspomogę Cię. Dzień hańby zniewag, krzywdy, bólu, męki, dzień pełny strachu, dzień niedoli łez. Ty, Panie Jezu, wtedy z Bożej ręki cierpiałeś w ciele i w swej duszy też. Jesteśmy znowu wokół Cię, Twą obecnością cieszyć się, Twym słowem się radować. O Panie, jak to drogie nam, że pośród nas przebywasz sam. Racz słowem swym kierować. Ciebie czeka Kościół Twój i chce już być w niebie. Zniknie jarzmo wszelki snój, tam uwielbi Ciebie. Obcy i samotny jest przez świat odrzucony, tak o Jezus.